Siemaneczko, z tej strony Maciej. Witam Was w poniedziałek 5 sierpnia. Mamy około godziny 19. Akurat zakończyłem pracę na warsztacie. Posprzątałem go z grubsza i postanowiłem dla Was nagrać kolejny materiał. Znajdujemy się przed naszym warsztatem. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zaprezentować różne materiały, różne narzędzia, zopiniować je. Czasem jak coś nagrywamy lub wykonujemy, padają od Was różne pytania. Czy coś na przykład polecamy, czy coś na przykład odradzamy, coś zauważycie, pytacie o to, jest naprawdę bardzo dużo pytań i postanowiłem, że nagram dla Was taki luźny materiał, gdzie sobie obejdziemy tutaj warsztat dookoła. Będziemy się zatrzymywać na niektórych zakupach ostatnio dokonywanych, no i po prostu krótko to zopiniujemy, powiemy Wam, czy to na przykład warto kupić, czy coś jest na przykład fajnego lub niezbyt dobrego, niezbyt dobre jakościowo. Ja sam też, jak dokonuję jakichś zakupów, lubię sobie czasem wpisać w internet, w YouTube jakiś dany przedmiot i poczytać o nim lub się czegoś dowiedzieć, zanim przystąpię do zakupu. I właśnie ten materiał ma tak wyglądać, że sobie na szybko tak obejdziemy. Jak będziecie mieli jakieś szczegółowe, dodatkowe pytania, to napiszcie do mnie, napiszcie w komentarzu, postaram się Wam odpowiedzieć. Do różnych przedmiotów, które Wam pokażę, postaram się dodać link w opisie pod filmem, także jeżeli ktoś będzie zainteresowany zakupem jakiegoś tam danego przedmiotu, danego materiału, to link znajdzie sobie na dole w opisie filmu lub w komentarzu. Także zaczynamy. Jesteśmy przed samym frontem garażu. Ostatnio sobie zakupiłem taką listwę aluminiową ze szczotką. Po co to kupiłem? Między bramą a posadzką mieliśmy około centymetra przerwy. Jak padał deszcz, to lubi czasem zacinać deszczem i robiły się takie mokre plamy za bramą po wewnętrznej stronie garażu. Albo czasem jak jest sucho, a wieje, to wdmuchiwało nam ziarenka piasku. Teraz takiego problemu nie ma, ani z wodą, ani z piaskiem. Szczotka, jak widzicie, jest tutaj dość gruba i naprawdę daje to fajnie sobie radę i z deszczem, i z piaskiem z zewnątrz. Także w taki sposób sobie to uszczelniliśmy. Bo tak się zastanawiałem, co innego tutaj można wymyślić. Można by dać jakąś gumę od spodu, tylko nie wiadomo, czy to by się nie odklejało, czy by się nie urywało, a to jest takie uniwersalne rozwiązanie. Jak jest mała przeszkoda, jakiś kamyszek, no to po prostu przejdzie wierzchem, a nic się tutaj nie urwie. Lampa, jak widzicie, jest taka standardowa, także nie będę się na jej temat wypowiadał. Link do tej listwy komuś wrzucę w opisie. Cena, powiem Wam szczerze, że nie była jakaś tam straszna. Także być może ktoś będzie szukał takiego rozwiązania, ja to naprawdę szczerze polecam. Tutaj macie takie stópki. Jest to według opisu podpórka garażowa prostokątna 30 na 20 mm. Szukałem takich podpórek, no widzicie, drzwi są dość duże, brama wjazdowa ma łącznie około, żeby Was nie skłamać, raz, dwa, trzy, około 3,5 metra. Drzwi są ciężkie, solidne, dlatego zależało mi na solidnych tutaj stópkach. Wiadomo, dużo jest takich podpórek. No, nasz rynek jest zalany różnego rodzaju materiałami różnej jakości, dlatego mi zależało na czymś mocnym, na czymś stabilnym, co utrzyma mi drzwi podczas jakichś silniejszych podmuchów. I powiem Wam szczerze, że jestem mile zaskoczony. Też to zostało kupione na Allegro i daje radę. Link też Wam podrzucę. Też nie było jakieś tam drogie. Dużo pytań odnośnie zwijadła. Macie tutaj chyba symbol tego produktu. Jak to się dokładnie nazywa? No, wąż pneumatyczny na zwiagle 15 metrów. Zobaczcie. Stan na dzisiaj działa. Czy coś tu się wyrobiło mocniej lub mniej? No niekoniecznie. No zobaczcie, cały czas to pracuje i na chwilę obecną jesteśmy zadowoleni. Nic się z tym nie dzieje, także jestem miło zaskoczony. Myślałem, że to nie wytrzyma. Dość często używamy tego zwijadła. W sumie powiem Wam szczerze, że jeżeli
Używamy, jeżeli potrzebujemy gdzieś powietrza, pneumatyki, no to używamy właśnie tego powietrza ze zwijadła i to zwijadło na dzień dzisiaj cały czas chodzi, a używamy tego naprawdę bardzo często. Podnośnik, opinia tego podnośnika pneumatycznego jest na naszym kanale. Jak kupiliśmy ten podnośnik, to prezentowaliśmy zakup. I co jest śmiesznego w tym, to to, że zobaczcie, wygląda to jak taka tandeta chińska. No bo to jest tandeta chińska, nie? Nie ma co ukrywać. I też naprawdę używaliśmy tego, używamy cały czas tego bardzo dużo. Nawet przy cięższych rzeczach, przy ciągniku nawet przednią oś podnosiliśmy, czy do wymiany przykładowo oleju w mostach, czy w zwolnicach. I nie tylko, czy przy jakichś remontach. I powiem Wam, że daje to radę. Wąż wydaje się jak zwykły cienki, jak do paliwa, naprawdę nic się z tym nie dzieje. Troszkę podrożały te podnośniki, ale powiem Wam szczerze, jestem zadowolony. Nie jest to jakiś tam produkt dobrej marki, czy jakiś tam topowy. Jest to typowy, zwykły Chińczyk i tutaj na jakieś nasze amatorskie działania to daje radę. Kupiłem sobie imadło takie kątowe. Miało służyć do spawania. Powiem Wam szczerze, że za bardzo z tego nie korzystam. Są dużo lepsze rozwiązania. Jest to z Neotolsa, dosyć solidne. Jeżeli ktoś lubi właśnie spawać jakieś tam małe elementy, krótkie elementy na takim stole jak tutaj, no to jest to urządzenie może praktyczne, ale jeżeli ktoś myśli o czymś większym, no to jest to słabe, tak? Bo zobaczcie, nawet tutaj ścianka to ma około 3-4 cm tylko wysokości, także żadnych grubszych profili nie połączycie, ani sobie tego nie złapiecie, także to taki nieuzasadniony zakup, także jeżeli, mówię, jeśli ktoś chce spawać jakieś większe elementy, no to taki produkt, można powiedzieć, bez sensu. Do warsztatu kupiłem takie radio najtańsze, bo wiadomo, zobaczcie, jakie tutaj mamy warunki, kurz, smar i tak dalej. Daje radę, bateria naprawdę na bardzo długo starcza, link też Wam dorzucę gdzieś tam w opisie. Około 100 zł takie radyjko, ściąga dosyć dobrze radio. Ja sobie tutaj taki drucik założyłem, żeby mieć jeszcze więcej tych kanałów, żeby była lepsza jakość tego dźwięku. Z telefonem łączy się z każdym, czy z moim Samsungiem, czy z Kamila iPhone'em, nie ma żadnego problemu. No i plusem jest to, że bateria na bardzo długo starcza. No gra bardzo przyjemnie, wiadomo, nie jest to jakaś wielka kolumna, ale do takich prac przy warsztacie jest to idealne radio. Wiertarka Milwaukee, tutaj macie symbol, bardzo mocna. Te elektroniczne sprzęgło jest do dupy, bo nawet na najmniejszym tutaj stopniu, na najmniejszym progu, to w drewnie i tak potrafi przekręcić śrubkę, także to jest minus. I to nie tylko ja mam takie zdanie, a tak to naprawdę bardzo solidny sprzęt, bardzo mocny. Latarka też taka z Milwaukee. Produkt za około, nie wiem, 100 albo 200 zł, już nie pamiętam, bo też to ma u nas kilka lat, jak dobrze pamiętam. Latarka z jedną diodą. Przy takiej baterii, widzicie, 5 amper potrafi bardzo długo świecić. Nie jest to nie wiadomo jaka moc, bo zobaczcie, macie tylko jedną diodę. Gdzieś dookoła gospodarstwa w nocy gdzieś przejść, zrobić jakiś obchód, ok. Przy pracach mechanicznych też fajnie sobie można ją postawić na ziemi i sobie ustawić odpowiedni kąt. Nie jest ona jakoś tam bardzo uniwersalna, ale wydaje się być taka dosyć wieczna. Latarka czołowa z Philipsa. To produkt Kamila. Nie wiem, czy jest tu nazwa jakiegoś modelu. O, tutaj możecie sobie model zobaczyć. Nie wiem, czy to było kupione na Allegro, czy gdzieś poza Allegro. Różne tryby świecenia, możliwość wyłączenia latarki za pomocą gestu, czyli za pomocą ruchu ręki.
Kamil bardzo zadowolony. No minusem tych wszystkich latarek czołowych jest krótki czas pracy, tak? Każdy by wymagał czy oczekiwał, żeby taka latarka mogła świecić 24 godziny, aż żywotność baterii w pełni naładowanej, no to jest około 2-3 godzin maksymalnie przy największym natężeniu tutaj prądu. Co dalej? Ominąłem taki uchwyt na jakiś tam spray, żeby były tutaj pod ręką na warsztacie. Powiem Wam szczerze, że robi to robotę. Wykonane jest z grubej blachy, także też to polecam. Kupiłem taki też organizer pod te właśnie klucze udarowe, wiertarki i tak dalej. Tutaj macie symbol tego produktu. Też mi się bardzo to podoba, nie żałuję tego zakupu, ale widzicie, że tutaj ta blaszka to trzyma, no to chyba jest to zbyt cienkie. No robi się takie jajo, tak? No sami jesteście w stanie to zobaczyć, także kilka takich kluczy jeszcze z baterią, jakbyście tutaj zawiesili, no to jeszcze większe jajo by się zrobiło, także produkt bardzo fajny, tylko tutaj właśnie. Mi to nie przeszkadza, ale jak ktoś jest pedantyczny, no to może się na takie coś po prostu wkurzać. Kolejna rzecz to taki uchwyt na szlifierki kątowe, bo u nas też się tutaj one rzucały w różnych miejscach. Teraz mają swoje miejsce, zamontowane to do ściany. Są nawet zaślepki w oryginale do zaślepienia tych wkrętów. I powiem Wam, że też jestem bardzo z tego zadowolony. Jest to wykonane solidnie, nic się z tym nie dzieje. O kluczach ja to nie będę mówił, to jest produkt u nas chyba 8-letni albo 10-letni. Macie tutaj symbol, nic się z tymi kluczami nie dzieje, ale już o takich tutaj pierdołach starych nie będę tutaj mówił Wam za bardzo, bo nie ma sensu. Idziemy sobie dalej. Będą jakieś tam odcinki odnośnie podnośnika, tylko dajcie znać, co chcecie dokładnie zobaczyć. Ktoś tam chciał, żeby powiedzieć, czy idzie odkręcić osłonę od silnika, czy tam od skrzyni. No bez problemu, nie wiem, kto jakie miał auto na myśli, ale cokolwiek my tutaj robimy, no to jeszcze nie mieliśmy jakichś tam problemów z tym podnośnikiem. Także jest to podnośnik uniwersalny. No czasem trzeba naprawdę, jeżeli chodzi o jakieś tam minusy, no trzeba czasem pogłówkować, żeby dobrze podeprzeć ten samochód, nie? Na przykład jeżeli chodzi o busa Trafika, no to jak macie tylko 4 sztuki takich podpórek, podkładek, no to ciężko jest tam cokolwiek wykombinować, chyba że znajdziecie jakieś podkłady drewniane, bo na przykład musicie z tyłu bardzo dużo takich kosteczek dosyć grubych podłożyć, żeby auto podnieść fajnie w poziomie. Kupiłem takie krzesełka na kółkach. Powiem Wam, że dają radę, około 100 zł chyba za jedno. Tam jest takie okrągłe, które się obraca o 360 stopni, jeśli chodzi o siedzisko, no i każde też na kółeczkach. Jedyny minus jest w tych siedziskach taki, że te kółka są takie plastikowe czy z tworzywa, nie? Widzicie, tu nawet nie ma łożyska. Dajcie znać, czy macie coś takiego, czy macie takie siedziska na łożyskach. No i co ciekawe, interesowałyby mnie takie kółka kauczukowe, jak są na przykład w rolkach. Ktoś na rolkach jeździł, no to wie, jakie to są kółka takie kauczukowe, gumowe. Na takich kółkach bym sobie po prostu też kupił siedzisko, bo ciszej to po prostu pracuje, nie? I łatwiej się porusza i w ogóle, także jak ktoś ma link, to też może polecić jakieś takie siedziska. Oczywiście nic się z nimi nie dzieje, fajnie się siedzi. Jeszcze się nie poprzecierały, nie poprzedzierały, kółka się trzymają. Tutaj mamy jakby podstawę metalową, także to też funkcjonuje. Wózki, też były pytania o wózki, jak one się sprawują po jakimś tam czasie użytkowania.
Powiem Wam szczerze, że są to Chińczyki, jeden i drugi. Jestem bardzo zadowolony z tych wózków. Z tymi szufladami się nic nie dzieje. Wiadomo, my też o to dbamy. I może to przez to. Ale jestem naprawdę bardzo zadowolony. Nawet z tego Targeta, którego kupiliśmy bez wyposażenia. Teraz sobie go doposażamy. Już niektóre szuflady są zajęte. Dosyć dużo używamy tych wózków. Fajnie układają te narzędzia, fajnie to pracuje, także jesteśmy z tego zadowoleni. No i co, no to chyba wszystko. Jak będą jakieś tam pytania, no to spróbuję odpowiedzieć. Zobaczcie, jeszcze to jest ta smarownica Milwaukee. Kurczę, było pełno pytań odnośnie smarownicy. Tej smarownicy Wam szczerze nie polecam. Jest problematyczna. Dużo ona kosztuje. Robi robotę, ale powiem Wam, nie polecam. Jeżeli ktoś by nie chciał zasięgnąć więcej informacji na temat smarownicy, no to dajcie znać. Za dużo tłumaczenia, za dużo gadania o niej. Ale jeżeli ktoś nie chce, ktoś chce wydać dużo pieniędzy, aby zadowolony z produktu, no to na pewno to nie jest taki produkt, na który warto takie duże pieniądze, ile oczekują za taką smarownicę, wydawać. No dobra, to tak mniej więcej pokazałem Wam kilka narzędzi, powiedziałem Wam w skrócie co i jak. Jeżeli będą jakieś pytania, no to dajcie znać, a ja się z Wami na ten moment żegnam. Jeśli będą jakieś tam pytania odnośnie jakichś tam przedmiotów, dajcie po prostu znać. Nagramy jakiś film albo po prostu napiszę Wam w komentarzu, w wiadomości prywatnej. Wszystko wytłumaczę. Także kończymy na ten moment. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Pozdrawiam.